Od soboty szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu zawiesza na 3 miesiące funkcjonowanie oddziału wewnętrznego. To kolejna w ostatnich dniach placówka, która przestaje przyjmować pacjentów na którymś z oddziałów. Powód niezmiennie ten sam – brak lekarzy. Karolina Komada. Zawieszenie interny może potrwać od najbliższej soboty, nawet do końca października. Ze względu na to, że oddział na oddziale pracowali dwóch lekarzy de facto, plus lekarze dyżurujący i jeden z lekarzy się rozchorował, musieliśmy niestety zawiesić pracę oddziału czasowo. Prawdopodobnie ten lekarz wróci do pracy i wtedy już z powrotem będzie można było kontynuować normalnie pracę. Od bardzo długiego czasu staramy się o zatrudnienie nowych lekarzy. Niestety jest to w tej chwili praktycznie utrudnione i niemożliwe. Zresztą jak w wielu szpitalach okolicznych też te oddziały tego typu i innego typu są zawieszane. Z pomocy medycznej nie skorzystają osoby w nagłych sytuacjach i te, które mają zaplanowane przyjęcie na oddział. Pacjenci będą kierowani do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 i nr 2 w Bytomiu. Inna sytuacja dotyczy obecnych pacjentów. Pacjenci są normalnie zaopiekowani, nie przyjmujemy pacjentów ostrych. Są ci, którzy są na oddziale, będą diagnozowani i leczeni. W związku z problemami kadrowymi szpital poszukuje lekarza, niezależnie od przebiegu choroby jednego ze specjalistów.